Siemano wszystkim z tej strony niechto innek, kodmicz no i w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o powrocie całej OG wyspy. Tak dokładnie moi kochani, dzisiaj ponownie poruszymy sobie temat nowego sezonu, a tylko dlatego, że w ostatnich dniach gracze otrzymali ogromy nowych informacji, dzięki których dowiedzieliśmy się, że wrócimy na całą starą wyspę, a nie tylko połowę oraz mamy parę informacji o usuniętych rzeczach. Na no, wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MikaO2, tak jak te cztery kozaki tutaj. Pamiętajcie to, że Subikus bo ponad 50% oglądających tego kanału jeszcze tego nie robi, no i szczelcie tą apkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Dodatkowo teraz na ekranie macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu i proszę tam osobę, aby napisała do mnie na Discordzie, inaczej nagroda mu przepadnie, a dzisiaj do wygrania macie 300 fudolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z na kanale i kod migao2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, do startu kolejnego sezonu 5 zostało już naprawdę bardzo i to bardzo mało czasu, bo na dzień dzisiejszy jest to już dokładnie 10 dni, a my gracze z dnia na dzień dostajemy coraz to więcej ciekawych informacji. Wczoraj przedstawiłem wam informacje na temat nowych zwiastunów, jakie zostały właśnie wysłane do Niektórych twórców przez Fortnite'a, które potwierdziły nam, że w 100% powrót do rozdziału pierwszego oraz wspomniałem wam trochę o fabule i zlikwidowaniu kado. Jak się okazuje, tego samego dnia, w którym wstawiłem wam ten odcinek, w internecie pojawiło się ogrom i to naprawdę ogrom informacji w temacie nowego sezonu, dzięki którym poznaliśmy już dokładny wygląd wyspy w kolejnym sezonie oraz sporo nowości. A więc tak, wszystkie dzisiejsze informacje zaczniemy sobie z grubej rury, ponieważ według najnowszych doniesień od Hypexa w Fortnite ustawiono wyłączenie taktycznego sprintu wspinaczki w kolejnym sezonie piątym i mają one powrócić w kolejnym rozdziale. Zaś dalej dopisał, że najprawdopodobniej wszystko to jest związane z nadchodzącym powrotem do rozdziału pierwszego, a dalej dopisał, że może po prostu testują jakie to uczucie, lecz moi kochani najprawdopodobniej w kolejnym sezonie zniknie sporo fajnych funkcji. Jak większość z was dobrze wie, powolnymi krokami zbliżamy się do powrotu do rozdziału pierwszego sezonu piątego, a skoro mamy powrócić do tamtego sezonu, to jednocześnie musimy spodziewać się, że gra zostanie przystosowana tak jak była dokładnie w tamtym Momencie. Tak więc te funkcje, o których wspomniał Hypek, zostaną wyłączone, przynajmniej takie informacje obecnie widnieją w plikach gry. I pamiętajcie, że Fortnite w każdej chwili ponownie może je włączyć i na teraz mają trafić ponownie w rozdziale piątym. Czyli przez równy miesiąc gracze nie będą mogli korzystać z takich funkcji jak wspinaczka, taktyczny sprint, wspinaczka w ratowaniu świata oraz funkcja przeskakiwania przez płotki podczas sprintu czy nawet w ślizgi, lecz o nich nie było informacji. Jednakże, jeżeli myślicie, że to wszystkie rzeczy, jakie znikną z gry na czas kolejnego są to może Was tutaj trochę zaskoczę, lecz poza tym, według tego co podał mi likerka, z gry może i tutaj podkreślam może, zniknąć całe złoto. Mowa tutaj o złocie za które możecie kupować różne przedmioty od NPC-ów na wyspie i może to zniknąć, ponieważ funkcja Golda została wprowadzona dopiero w którymś rozdziale, a skoro nie było tego w rozdziale pierwszym, to również powinno to zniknąć całkowicie z gry. Oczywiście, tak samo jak w przypadku funkcji wspinaczki, sprintu itd. zostanie ona ponownie dodana do Fortnite, gdy w grze pojawi się kolejny rozdział piąty. Więc spokojnie, złoto wróci, ale nie będzie go przez miesiąc i w plikach gry jest coś jeszcze. Według tego co podał Leaker Fire Monkey z jakiegoś powodu szyny do grindu są ustawione do użycia w wersji 27.11, czyli w tak naprawdę ostatniej aktualizacji nowego sezonu, bo przez jego czas będą tylko dwie duże aktualizacje i nie wiadomo po co zostały one tam po prostu dodane. Prawdopodobnie Fortnite przygotował je po coś, czego my gracze teraz nie wiemy i obecnie kolejny sezon jest tak naprawdę można powiedzieć jedną wielką tajemnicą co do fabuły bo raczej wątpię, że gracze ponownie przeżyją wszystkie stare wydarzenia, które były wtedy w grze. Co jednak ciekawe, to nie jedyne informacje, jakie pojawiły się tego samego dnia, ponieważ poza tym wszystkim, gracze otrzymali jedną i to można powiedzieć najważniejszą informację do tej pory, czyli, że wyspa w kolejnym sezonie będzie w 100% OG wyspą. Tak dokładnie, moi kochani, wyspa w kolejnym sezonie w Fortnite będzie w 100% OG wyspą i będzie to wyspa, która pojawiła się na ostatnim zwiastunie, którego pokazałem Wam wczoraj, a informacje w tym temacie podał nam Licker Firemon, na Twitterze. W jego poście możemy przeczytać również według głęzo cała sprawa mapy 60% wyspy rozdziału pierwszego i 40% wyspy rozdziału czwartego była nieporozumieniem wynikającym z różnych języków i według tego co podał dalej ma być to pełna stara mapa z rozdziału pierwszego. Żeby to było mało w dalszej części jego postu możemy przeczytać, że wraz ze starą mapą do gry mają wrócić stara pula łupów, czyli wszystkie przedmioty jakie były w danym sezonie w grze oraz stare modele, czyli tak naprawdę wrócimy w 100% do starego no i teraz dzięki tej informacji w końcu mogę was się zapytać na jakiej miejscówce z rozdziału pierwszego sezonu piątego wylądujecie w pierwszej kolejności, bo ja osobiście wyląduję albo na golfowym gniazdku, albo na leniwej lagunie, bo są to dwie mega kozackie miejscówki. Chciałbym jeszcze dodać, zanim przejdziemy dalej, że Likar ten podkreśla, że niezależnie od wszystkiego należy pamiętać, że przecieki nie są potwierdzeniem tego wszystkiego i obecnie wiemy tylko tyle, że na pewno wracamy do starego rozdziału pierwszego. Dobrym przykładem tego jest właśnie ten post, którego wstawił Ponieważ sam powiedział, że wcześniej były informacje o tym połączeniu dwóch map, co mówiłem wam na ostatnim filmie, a teraz nagle wszystko się zmienia i mamy wrócić na całą starą wyspę. Wraz z tym, tak jak wspomniałem wam właśnie wcześniej, z gry znikną wszystkie obecne funkcje, czyli ta wspinaczka, wślizgi, sprinty złoto. A w tym moi kochani, można się spodziewać, że na czasy tego nowego sezonu z gry zniknie tryby zero budowania. Jak jeszcze nie wiecie, to wyspa rozdziału pierwszego jako jedyna ze wszystkich została zrobiona tak, że gracze, którzy grają na trybie bez budowania nie są w Wchodzić na niektóre miejsca, co automatycznie zmusiłoby Fortnite'a do lekkiej zmiany wyspy. Skoro wiemy, że wrócimy w czasie i w grze było wszystko co było kiedyś, to można się również spodziewać, że tryb ten zniknie z gry. Ale chciałbym mocno zaznaczyć, że jest to obecnie tylko teoria, o której wspomniał nawet największy liker z Fortnite'a. Jego post możecie zobaczyć teraz w tle, i on sam jak widać też uważa, że tryb zero budowania może zniknąć z gry na jego czas. Ale również podkreśla, że nie jest to jeszcze pewne i musimy obecnie czekać. Lecz pamiętajcie, że jak zniknie, to wróci w kolejnym rozdział. W, w temacie kolejnego sezonu mam dla Was jeszcze jedną informację poza tymi, które przedstawiłem do tej pory, jest to temat audi grafiki i według tego co podał mi Liker grafika ta ma powrócić, lecz jako filtr i będą dalej te same ustawienia graficzne. Chodzi tutaj o to, że gracze nadal będą mieli te same ustawienia grafiki co teraz, czyli Ray Tracing, funkcje DLSS i tak dalej, których nie było w rozdziale pierwszym, a stara grafika zostanie po prostu na nie dodana i potem w kolejnym rozdziale piątym ona znowu zniknie. No i zanim przejdziemy do kolejnej informacji. Informacji chciałbym jeszcze raz dodać, bo dla niektórych jest to czasami niezrozumiałe, że wszystkie rzeczy, jakie zostaną usunięte na czas kolejnego sezonu, mają powrócić w nowym rozdziale 5, tak więc wszystko wróci do gry. A skoro mowa tutaj o nowym rozdziale, to mam dla Was kilka nowych informacji w jego temacie. I według tego, co podał Licker Wenz na Twitterze, twórcy gry Fortnite są obecni na etapie testowania aktualizacji 28.0, czyli aktualizacji rozdziału 5. Jeszcze ostatnio wspominałem Wam, że twórcy gry byli na etapie testowania ostatniej aktualizacji, kolejnego sezonu, czyli tej z wielkim wydarzeniem, a skoro już są na etapie testowania ostatni jaką znamy, to znaczy, że eventy już przygotowali. Jest to dla nas dość dobra informacja, ponieważ dzięki temu, że Fortnite przygotował już wszystko na wielkie wydarzenia, w plikach gry już po tej następnej dużej aktualizacji nowego sezonu mogą pojawić się jakieś ważne szczegóły na jego temat. To wszystko będziemy poznawać już w kolejnym sezonie i ja sam osobiście mega się cieszę, że wracamy do rozdziału pierwszego i cała gra będzie taka jak kiedyś i najbardziej czekam na reakcję graczy, którzy pierwszy raz zagra w tamtym starym rozdziale. No, a wy pamiętajcie, że o wszystkich najciekawszych zmianach i nowościach w tym temacie, jak zawsze będę informował Was na bieżąco. No, a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców, tego ostatnie moje filmy. Pamiętajcie też, o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live-owiszorców, a jeden live pojawi się dzisiaj o godzinie 19:30. No i nie zapomnijcie wpisać kodiku MigaO2, tak jak te cztery kozaki, które pojawiły się na samym początku tego to filmu. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich nowych informacjach jakie otrzymaliśmy w temacie kolejnego sezonu 5 i na jakiej lokacji ze starego rozdziału wylądujecie w pierwszej kolejności po jego starcie. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 19.30. Yo!